Radni Rady Miejskiej w Ożarowie zdecydowali nie podwyższać podatku rolnego na 2025 rok. Wysokość tego świadczenia ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że średnia to 86,34 zł za decytonę, czyny za dawny kwintal. Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta. Radni ożarowscy skorzystali z przysługującego im prawa i ustalili cenę żyta na 37 zł. Taka stawka w gminie Ożarów obowiązuje od 2020 roku. No jeżeli na coś zabraknie, to się przełoży na inny termin. Poza tym są jeszcze środki zewnętrzne, po które gmina również może sięgać i jakoś sobie poradzi. A jeżeli chodzi o rolników, to mają bardzo trudną sytuację już od wielu lat. W tej chwili to naprawdę są pod kreską, bo ludzie nawet w ubiegłym roku mocno okłamywani, że te pieniądze znajdą się na skupy. Później okazało się, że pieniędzy nie ma. Ludzie przetrzymywali przez zimę te swoje zboża, swoje urobki wszystkie, a potem dało to wszystko w łeb, dlatego nie chcemy im dokuczać. Nawozy są drogie, opryski są drogie, robocizna cała droga, chociaż rolnik nigdy swojej roboty nie liczy, dlatego idziemy ukłon w kierunku rolnictwa, nie chcemy podnosić. Wszystko jest drożeje, drożyzna niesamowita, no a widzi pan, jakieś tam groszowe sprawy są na produktach rolnych i tyle, także na przykład to, co ma się do rzeczy, wzrost, na przykład pszenica nawet nie wzrosła, bo ona w tej chwili jest tam 80 zł, a nawozy czy opryski, które stosujemy, no to adekwatnie nie ma się do czego tutaj nawet zastanawiać o podatku, bo to jest niemożliwością, żeby on był podniesiony. Podatek rolny ma nikły wpływ na wysokość budżetu, zawsze to są pieniądze, ale to zostawiam to radnym z terenów wiejskich i oni wiedzą najlepiej, jaka jest sytuacja. Radni jednogłośnie zdecydowali o utrzymaniu ceny żyta, według której naliczany będzie podatek rolny na ubiegłorocznym poziomie. Jerzy Strzyż, STV Info.